Witam wszystkich. Poniedziałek 22 maja na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. Przechodzimy do wykresów za chwileczkę. Przypominam, że nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. I zaczynamy od sytuacji na rynku Bitcoina. Na początek Fear and Greed Index 49, dalej neutralny. Nic się nie zmieniło w moim podejściu, oczekuję zejścia ceny niżej. Natomiast teraz może być jakieś podbicie. Widzieliśmy dzisiaj w nocy, cena zeszła, tam jest 26500, mamy odbicie, ale ja spodziewam się przed dalszymi wzrostami wystudzenia tego wskaźnika tutaj w okolice pojawienia się strachu na rynku po prostu. Tak to działa zawsze i myślę, że tym razem będzie podobnie. Pojawi się strach, ludzie zaczną się wyprzedawać, no i wtedy cena odbije. Jakie poziomy obserwuję? No ja obserwuję bez zmian te poziomy, o których mówię już od dłuższego czasu. Tutaj takie pierwsze większe wsparcie widzę na 26500, 26300 w tej chwili. Natomiast takie finalne zejście, ten mocniejszy poziom dla mnie to jest 25320, tak? Tutaj zejście w te rejony to jest dla mnie target, który widzę na ten moment. Pierwsze lokalne wsparcie i opór, na którym walczymy, to jest wykres 4-godzinowy, no to jest tutaj w tym miejscu. Natomiast tutaj do obserwacji 27200, 27800, także tutaj te poziomy jak najbardziej są realne, możliwe pojawienie się podbić i tutaj kontynuacja dalszych spadków w okolice 25300. Kolejny wykres na Bitcoinie, tu widzimy, wybiliśmy tą strefę wsparcia dołem, znowu będziemy ją testować, 26900, pierwszy lokalny opór, wybicie tego, no to są tutaj te poziomy 27600, jest to jeden z ważniejszych poziomów w tej chwili do wybicia, co by otworzyło drogę do tutaj 28600, ale tutaj te poziomy są bardzo ważne, niemniej jednak widzimy, że nie ma tej siły na rynku, żeby wypchnąć cenę wyżej. Myślę, że ta korekta tutaj w okolice 25647, 25305 jest jak najbardziej realna i zbliżamy się do niej, że wybijemy tutaj ten dołek, rynek zbierze płynność i wtedy będzie szansa na dalsze odbicie. Podobnie sytuacja ma się na Ethereum. Teraz widzimy to podbicie, ale ja jednak patrzę w kierunku 1778, 1762 na ten moment. Jest to interwał 4-godzinowy i tutaj będę obserwował te rejony jako możliwy potencjalny zasięg spadku. 1600, 1700, ta strefa to będzie taka strefa zakupowa dla mnie i uważam, że od tego poziomu możemy zobaczyć dalsze wzrosty chwilowe, no a później możliwe, że znowu zejście ceny niżej. I wybicie nowych dołków, zejście na Bitcoinie nawet w okolice 20 000, tam gdzie mamy gap CME do wypełnienia, no ale to jest dalsza historia. Na ten moment dla mnie najważniejszy poziom to jest 25647, 25305. No i tutaj ta czerwona strefa jako pierwszy opór na Bitcoinie. Tak to wygląda na Ethereum i Bitcoinie. Jeszcze zostawiłem na koniec Litecoina. Pierwszy opór 91,65, jego wybicie to ponowny retest strefy 92,71, 93,16. Jeżeli nie wybijemy tego poziomu, no to zejście w rejony tutaj 90 centów, tu gdzie mieliśmy reakcję, jednak spodziewam wybicia tego szczytu. I później możliwe dalszy wzrost. Możliwe, że zejdziemy tutaj w okolice 86, bo tutaj mam taki klaster jeszcze, nam tworzy na 1 godzinówce. Ok, 87, 88 tutaj na Litecoinie jest taka strefa, która może nam utrzymać cenę przed dalszymi spadkami. I tutaj tą strefę będę obserwował na Litecoinie. OK. To jest jako strefa popytowa z możliwością większego odbicia. Wybicia tej strefy, no to są targety, które sobie wyznaczaliśmy z szerszych interwałów. Tutaj mamy jednodniówkę, weźmiemy sobie i tu mamy na jednodniówce 92, 96, 98. To jest z szerszego interwału na Litecoinie. Niemniej jednak tutaj te dolne 87 jest całkiem możliwe. 84 nawet na jednodniówce widzimy, byśmy mieli taką odwróconą głowę z ramionami. Jeżeli nam się zbuduje drugie ramię, no i wtedy wyjście górą z tej formacji. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj dla Was na rynku kryptowalut. Ja ogólnie spodziewam się spadków. No nie widać tej siły na rynku, na Bitcoinie, na Ethereum. Te odbicia nie są tak mocne. Może pojawić się to podbicie w okolicy 27200, 27500. Tak nie sądzę, żebyśmy te poziomy wybili i później zejście niżej. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.